W kampusie Akademii Techniczno-Humanistycznej na Błoniach trwają prace przy budowie budynku C. Od czasu, kiedy budynek osiągnął tzw. stan surowy zamknięty, prowadzone są intensywne prace wykończeniowe, przede wszystkim we wnętrzach nowego gmachu. Budynek C to przyszła siedziba Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. Wydział przeprowadzi się tu z Placu Fabrycznego jesienią. W nowym gmachu na 3,5 tysiącu metrów kwadratowych znajdą się 4 sale dydaktyczne i 21 laboratoriów. Ten budynek ma bardzo istotne znaczenie, dlatego że do tego budynku przeniesie się Wydział Nauki o Materiałach i Środowisku, który mieści się do tej pory w centrum, co prawda, miasta Bielska Białej, ale w halach pofabrycznych, włókienniczych, warunki dostosowane do warunków studiowania, niemniej jednak wymagają ciągłej jakiejś rekonstrukcji, odnawiania, malowania. Natomiast nowe warunki to warunki wprost, można powiedzieć, luksusowe, gdzie będą po prostu zgromadzone nowoczesne środki audiowizualne w salach wykładowych, gdzie pracownicy w pokojach osobowych będą mieli to, co wymaga ich do normalnej pracy, a zatem niezmiernie istotny budynek ze względu również na koszty, które uczelnia pokrywała, mając ten budynek na Placu Fabrycznym. Po ustawieniu ścian działowych robotnicy rozpoczęli malowanie. Glazurnicy w najbliższych tygodniach dokończą układanie płytek gresowych na klatkach schodowych oraz na ścianach kilkunastu pomieszczeń laboratoryjnych. Na podłogach w tych salach będą specjalne wykładziny homogeniczne, odporne na chemikalia. Jednocześnie trwają prace nad zamontowaniem wentylacji technicznej i kanalizacji technologicznej. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, który został przez Regionalny Program Operacyjny w ramach tego projektu nałożony, więc planujemy zgodnie z tym harmonogramem zakończyć te prace w październiku 2012 roku. No i mam nadzieję, że w ostatnim kwartale 2012 roku rozpocznie się proces przeprowadzki wydziału, co pozwoli w kolejnym semestrze rozpocząć już funkcjonowanie tego budynku, a przede wszystkim wpuszczenie studentów do nowoczesnych sal i laboratoriów dydaktycznych. ATH budowę realizuje jako projekt Nowoczesna Uczelnia Poprawa Warunków Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Całość budowy ma pochłonąć ponad 13 600 000 zł, z czego ponad 11 milionów pochodzi z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, przyznanych przez Marszałka Województwa Śląskiego.